Niczego tu nie znajdę.
Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę.
Niczego tu nie znajdę. Czego plądrować. Opowiedz mi o gospodarstwie. Winnica Valerio jest jedną z największych na wyspie i pełni kluczową rolę w dostarczaniu wina na cały kontynent. Niestety, po śmierci Valerio, jego synowie nie mogą dojść do porozumienia, co odbija się na pracy. Rywalizując, można zyskać więcej dla siebie. Ale podczas walk wiele traci się bezpowrotnie.
Znajdzie się dla mnie jakaś robota? Proszę, proszę! Jaki robotny młodzieniec! Gdyby wszyscy twoi rówieśnicy byli tak pracowici, to ta wyspa byłaby dzisiaj w zupełnie innym stanie. Może zaciągnąłbyś do pracy mojego siostrzeńca? Próbowałem już chyba wszystkiego, ale ten dzieciak całymi dniami tylko by leżał i pił wino. Zajmę się tym. Może ten leń posłucha kogoś w swoim wieku. Jeszcze go dzisiaj nie widziałem, więc pewnie dalej śpi w domku dla pracowników. To ten mały budynek na wzgórzu. Chłopak ma na imię Fail. Nie musisz mu folgować. Dość już się za nim nabiegałem. Opowiedz mi o Andreasie. Andreas jest młodszym z braci. Za młodu często chorował. Dlatego ojciec nie pozwalał mu wykonywać ciężkich prac na winnicy. Valerio sprowadzał dla niego nauczycieli i kazał się uczyć, by w przyszłości mógł reprezentować interesy gospodarstwa w handlu z kupcami miasta. W końcu wyhodowanie zbiorów to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć je sprzedać. Holdwigu. Holdwig to silny chłopak. Odkąd tylko nauczył się chodzić, zaczął towarzyszyć ojcu w pracach na winnicy. Nikt nie zna się na gospodarstwie tak jak on. Niestety ma trochę porywczy charakter i ciężko mu się dogadać z innymi. Do tego zawsze naśmiewał się z chorobliwości brata. Osobiście uważam, że był po prostu zazdrosny o to, że z biegiem lat Andreas stawał się od niego coraz mądrzejszy. Odłóż broń! Widzisz, to nie było takie trudne! Hej! Czym się tutaj zajmujesz? Jestem kucharzem. Na pewno słyszałeś, jak na mnie narzekają. Gambert przesolił zupę. Gambert przypalił ścierwojada. Żartuję. Akurat na gotowaniu się znam. Z biegiem lat sam zauważysz, że gotowanie to nie tylko położenie czegoś na patelni, w garnku czy nad paleniskiem. Gotowanie to zbiór doświadczeń. Nie czytanie z kartki. Znajdziesz dla mnie jakąś robotę?
Patrząc po tobie, podejrzewam, że raczej nie masz na myśli stałej pracy przy winogronach. Tak się składa, że akurat mam coś, w czym możesz mi się przydać. Większość zbieraczy na farmie pracuje tutaj na kontrakty, które określają ich wynagrodzenie w zależności od zebranych skrzynek winogron. O ile motywuje to do pracy, to sprawia równocześnie, że większość chłopców omija małe, dopiero dojrzewające okazy. Przynieś do mnie 2 tuziny takich kiści. O tej porze roku na krzakach pewnie będą głównie takie, więc nie musisz się specjalnie rozglądać. Kto jest tutaj szefem? W kuchni? To moje królestwo. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam pracować. Czyli możesz się obijać do woli? Pracuj, gdy cię widzą. Nikt nie ma prawa narzekać. Wszystko zawsze jest zrobione na czas. A że czasem spróbuję dodatkowo jakieś kiełbasy czy szynki. Jestem kucharzem. Muszę przecież poznać smak tego, co wrzucę do garnka. Powiedz po prostu, że umiesz kombinować. No, uważaj, młody. Trzeba sobie radzić w życiu. Jak sytuacja na winnicy? Fatalnie. Coś złego dzieje się na tej ziemi. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się stąd zaraz wynosić. Pohandlujmy.
pohandlujmy. Czym? Hej, oszalałeś? Mogłeś mnie zabić. Wiesz, kim jest mój wuj? Tak się składa, że to on mnie tu przysłał. Mam cię zaciągnąć do roboty. Przecież zrobiłem sobie tylko krótką przerwę. Ten staruch jest nie do zniesienia. Cały dzień stoi na tym placu i wydaje tylko polecenia. Dobra, wrócę do pracy. Tylko dajcie mi już spokój. Mam nadzieję, że wszyscy się udławią tym przeklętym winem. Thank you.
Sprawa załatwiona. Fail wrócił do pracy. Mógłbyś przez chwilę go doglądać? Wolałbym się upewnić, że tym razem naprawdę pracuje, a nie podjada jedynie zerwane owoce. Jeśli uda mu się zebrać choć jedną skrzynkę winogron, to nie odeślę go do jego matki. Przyniosłem winogrona. Doskonale. Trzymaj. To za fatygę. Nie mogłeś po prostu zlecić tego pozostałym pracownikom? To wino to trochę mój własny pomysł. Wszyscy tutaj wolą robić wszystko zgodnie z dawnymi tradycjami i boją się zmieniać stare receptury choćby o jedną łyżkę przypraw. Wolę nie ryzykować, że Liam wyleje całą beczkę, gdy dowie się, że eksperymentuje. Cholera. Miałem nadzieję, że winogrona będą trochę bardziej kwaśne. Mam pomysł. Pomożesz mi dokończyć to wino, a gdy już sobie odsiedzi swoje na półce, to podzielimy się produktem końcowym. Co ty na to? Własne wino? Wchodzę w to. Dobra, nie traćmy czasu. Żeby dokończyć przepis, będę potrzebował czegoś kwaśnego. Niech pomyślę. Spróbujmy z jabłkami. Myślę, że 10 sztuk powinno wystarczyć. Jeśli nie masz żadnych przy sobie, to sprawdź sady obok winnicy. Gdyby ktoś się zaczepił, to powiedz, że ja cię przysłałem. Moja reakcja była taka sama. Nie chcę już o tym słuchać. Być mądrzejszy. Hej, ty! Mam te jabłka. Zobaczmy. Kwaśne. Dokładnie takich mi było trzeba. W międzyczasie zacząłem przygotowywać już zacier z winogron. Chodź, pomożesz mi to. Uwiniemy się z tym w kilka godzin. Najgorsza robota za nami. Czyli wino można już pić? Chłopcze, przed tym winem jeszcze długa droga. Najpierw trzeba pozwolić, by zaczęło fermentować, przefiltrować otrzymany produkt, później zlać do butelek. Spokojnie, tym zajmę się już sam. Muszę tylko zwolnić jeden z baniaków. Zlałem już poprzednią partię do butelek, żeby mieć miejsce na nasze wino. Mógłbyś ułożyć te butelki na jednej z tych półek? Tylko ich nie rozbij. Ja wracam do ksiąg. Muszę spisać aktualny stan magazynu. Trzeba dosłownie spytać wcześniej. Jest cicho. Jeszcze więcej kłopotów. Każdy jest ciężko. Każdemu jest ciężko. Kto ci to powiedział? Kto ci to powiedział?
Już nie mogę się doczekać, by spróbować naszego nowego wina. Może w końcu tchniemy trochę świeżego smaku w tą tradycyjną winnicę. Dobre wino potrzebuje jednak odpowiedniej, chwytliwej nazwy. Wiesz, nigdy nie miałem głowy do takich rzeczy. Może ty masz jakiś pomysł? Właściwie to mam kilka pomysłów. Najlepiej będzie, jeśli napiszesz mi to na kartce. Mam jeszcze dziś trochę roboty, a wolę, żeby mi to nie uciekło z głowy. Sam bym z pewnością na to nie wpadł. Miejmy nadzieję, że spodoba się pozostałym. Zanim wino będzie gotowe, minie trochę czasu. Poślę po ciebie gońca, gdy nadejdzie czas na pierwszą degustację. Hola, hola! Nie ma przejścia dalej! Co się dzieje? Hola, hola! Ej, ty. Mam cię. O nie, to znowu ty. Nie możesz mi po prostu dać spokoju. Że też ten staruch musiał sobie znaleźć kogoś, kto jest w stanie wejść po drabinie. Posłuchaj, ja naprawdę nie nadaję się do tej pracy. Matka wysłała mnie tu tylko dlatego, że miałem się tu niby nauczyć życia. Ale jak do tej pory... to uczy się tylko zrywania winogron. Liam zmusza mnie do pracy całymi dniami, a później nawet nie pozwala odwiedzić Silbach, bo trakty są jego zdaniem zbyt niebezpieczne i coś mnie z pewnością zeżre. Co ja mam niby zrobić? Nie chcę takiego życia. Jest coś, co pomoże cię zmotywować? Widzę, że czasami potrafisz gadać z sensem. Zastanówmy się. Za 50 złotych monet mógłbym znieść trud życia na winnicy jeszcze przez kilka tygodni. Skoro jest ci tutaj tak źle, to coś z tym zrób. Może masz rację. Nie warto tracić najlepszych lat życia na zbieraniu winogron. Ruszę do miasta i znajdę sobie jakieś zajęcie. Z pewnością znajdzie się jakaś praca dla młodego i zdolnego chłopaka. Przekażesz to mojemu wujowi? Wolę wymknąć się po cichu, żeby nie zrobił żadnych scen. Ale zanim pójdę... Chwila. Tak dalej być nie można.
Ej, ty. Mnie i tak nikt nie słucha. Są na to duże szanse. Tak dalej być nie może. Nie możesz zmuszać Fejla do pracy. Jest moim siostrzeńcem i jego matka przekazała mi go pod opiekę. Nie chcę go do niczego zmuszać, ale chłopak musi w końcu wejść w dorosłe życie. Możesz mieć z tym problem. Fejl nie planuje zostać na winnicy. Przeklęty łobuz! Wiesz co? Niech będzie. Niech sobie stąd ucieka. Przynajmniej nie będzie już moim problemem. Ech, wygląda na to, że jaki ojciec, taki syn. Ja zrobiłem, co mogłem. Bierz ten mieszek i zajmij się czymś, co potrafisz zrobić jak należy. Muszę napisać list do jego matki. Hej! Co słychać? Pilnowanie pracowników to całkiem wdzięczne zajęcie. O człowieku można wiele się dowiedzieć poprzez samą obserwację jego pracy. Są na to duże szanse. Tak dalej być nie może. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przyjmuje. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Odłóż broń! Widzisz? To nie było takie trudne. Nic tu nie ma. Thank you.
Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Thank you.
Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty. Ale cieszę się, że ci się podobała. Kim jesteś? Na imię mi Terry. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam na życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu. Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach nad głową. Dzisiaj jednak nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków. Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ścierwojada. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Trzymaj. Co słychać? U mnie w porządku. Cieszę się pięknem natury, podśpiewuję ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Do serca modli... Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońce przyświeca nam blask. Po znaku do duchu zwracam się. Prześwieca nam blask. Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś, skąd boska dochodzi mnie pieśń.
Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Ty jesteś Bodowin? Nikt cię nie nauczył, żeby nie przeszkadzać alchemikowi podczas pracy? Jeden zły ruch i wywołałbym reakcję, która spaliłaby nie tylko nas, ale i całą chatę. Dobra, skoro już mi przerwałeś, to gadaj, czego chcesz i mów, kto cię przysłał. Niech zgadnę. Kurt, prawda? Skąd ty? W moim wieku niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Czego potrzebuje ten stary z rzęda? Mój brat został urządlony przez krwiopijcę w pobliżu wioski Silbach. Jego stan zaczął się znacznie pogarszać. Potrzebujemy dla niego lekarstwa. Krwiopijce, krwiopijce, dla was wszystko to krwiopijce. Wiesz chociaż jakiego był rodzaju? Jesteś pewny, że nie był to truteń? Truciznę jednych leczy się w zupełnie inny sposób niż drugich. Podanie złego specyfiku może mieć katastrofalne skutki. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, powiedz, czy masz chociaż kilka sztuk złota? Nie będę pomagać za darmo kolejnemu niewdzięcznemu wieśniakowi. Myślałem, że przyjaźnisz się z Kurtem. Przyjaźnie? Ten staruch tak ci naopowiadał. Owszem, kilka razy dobiłem z nim targu, ale to nie znaczy, że będę za darmo przygotowywał dla niego specyfiki. Takie rzeczy nie są tanie. Masz złoto czy nie? Złoto nie będzie problemem. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć, ale niech będzie. Skoro nie wiesz nawet, co urządliło twojego brata, to podejdź do jednego z pulpitów w mojej pracowni. Mam tam księgę o gatunkach krwiopijców. Sprawdź, czy jeden z opisów nie pasuje do tego, którego szukamy. Już wiem, jaki krwiopijca urządlił mojego brata. To był krwiopijca rzeczny. Tak, krwiopijca rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Te szkodniki są naprawdę rzadkie. Mieliście pecha, że akurat na niego trafiliście. Skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać za przygotowanie eliksiru. Cholera! Skoro mowa o szkodnikach, te przeklęte bestie znowu rujnują moją uprawę ognistego ziela. Zajmij się nimi, a ja w międzyczasie sprawdzę, czy mam wszystkie potrzebne składniki. Weź jeszcze to, może ci się przydać.
Ej, ty. Jak? Prawa rozwiązana? Co się stało tym ścierwojadom? Od jakiegoś czasu pracuję nad wyhodowaniem roślin potrzebnych mi do stworzenia nowej, przełomowej mikstury. Nie ma co wchodzić w szczegóły i tak niewiele byś zrozumiał. Wygląda na to, że mam wszystko, czego potrzeba do sporządzenia odtrutki. Jej przygotowanie zajmie mi chwilę. Pewnie opróżnię swój magazyn z większości rzadkich specyfików. Dostawy od gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Ich gońce chyba sami zużywają moje składniki. Złożyłem już na nich kilka skarg. Tak czy inaczej, potrzebuję nowego dostawcy kilku towarów. Rozwieś te ogłoszenia w Silbach. Może któryś z wioskowych głupków będzie miał coś przydatnego. Kiedy mikstura będzie gotowa? Przecież dopiero zacząłem ją przygotowywać. Przyjdź do mnie jutro.